Nie trzeba być kierownikiem Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, żeby stwierdzić, że życie jest piękne, ale za chwilę okaże się, czy ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko się z takim twierdzeniem zgadza. Szczęść Boże. Daj Boże, witam Pana, witam Państwa. Oczywiście w istocie wszystko, co jest, o ile jest, jest piękne, dobre i prawdziwe, jak już uczyli filozofowie starożytni, a zło wynika z braku, z naszych niedostatków. Głupota jest po prostu znakiem, brakiem mądrości, zło brakiem dobra, brzydota brakiem piękna, a szczególnie myślę, to można doświadczyć w Krakowie o tym poranku z tym widokiem na Wisłę, na Wawel. Ale to właśnie należy do istoty naszego ziemskiego bytowania, że jest nieustannie na wiele sposobów zagrożone. Jesteśmy ograniczeni na wiele sposobów bytowo, poznawczo, moralnie i dlatego ciągle musimy starać się o dobro, ale też bronić przed złem. Nie można być naiwnym. No, można powiedzieć, że w naszej sytuacji duchowej jest podobnie jak z naszym ciałem. Nasze ciało jest największym naturalnym cudem na ziemi, ale jest zagrożone przez tysiące chorób, przeciwko któremu musimy się bronić. Nieustannie przecież nasz system immunologiczny pracuje, produkując codziennie biliony i biliony białych ciałek, żeby bronić nas przed bilionami agresorów, które każdego dnia usiłują wtargnąć do naszego ciała. Dlatego można powiedzieć, że w naszym ciele nieustannie toczy się bitwa na śmierć i życie. O ile wygrywamy te bitwy, żyjemy, jesteśmy zdrowi. Jeżeli przegrywamy, no to takie mniejsze, no to możemy być przeziębieni, mieć grypę, anginę. Jak większe, to możemy nabawić się chorób śmiertelnych. Ale podobnie jest w świecie ducha. Tutaj także mamy olbrzymie możliwości czynienia dobra dane przez Boga. Można powiedzieć, że człowiek ma trochę takie możliwości jak elektrownia atomowa, tyle może wytworzyć dobra, ale też jest nieustannie zagrożony. No właśnie, może czynić tyle dobra, tworzyć tyle prądu, co elektrownia atomowa, ale może stać się jak Czernobyl albo Fukushima. Bo nasz umysł, podobnie jak nasze ciało, jest nieustannie zagrożony bilionami wirusów, zarazków. To są pokusy, to są fałszywe idee, ideologie. I teraz właśnie przełóżmy to na dyskusję, która się toczy. Z jednej strony jest ideologia gender, a z drugiej co? A z drugiej po prostu prawda. Prawda bytu i prawda dana nam przez objawienie. Ale objawienie jest łaską. Łaską zbudowaną, oczywiście, jest oczywiście darem, ale ten dar ma wielu ludzi w Europie, szczególnie w Polsce. To jest jakby dodatkowe światło w rozumieniu rzeczywistości, ale i bez wiary, abstrahując od niej, posługując się tylko zdrowym rozumem, no możemy osądzić absurd wielu ideologii, ich wewnętrzną sprzeczność. No ja tym zajmuję się nie tylko jako ksiądz, ale jako zawodowy filozof od kilkunastu lat. I szczególnie dobrze wiem, jak wielkie jest to zagrożenie dla naszej cywilizacji. Szczególnie no to, co nazywamy ideologią gender i ludzie, którzy ją propagują. Nie wiem, czy ksiądz profesor, ksiądz doktor oglądał wczoraj w telewizji publicznej film Tak, oglądałem Inwazja. Wieczorem, tak. I co? Myślę, że jest bardzo dobry i pokazuje dużo prawdy z tego, czym jest gender. Ja to mówię na podstawie 15 lat studiów, czytania tekstów. Myślę, że mało jest ludzi w Polsce, nawet wśród genderystów, którzy by przeczytali tyle tekstów genderowych. I czym jest ten gender? Gender w języku angielskim pierwotnie oznacza rodzaj gramatyczny, natomiast w tej ideologii to znaczenie zostało zmienione, żeby określać społeczne, kulturowe znaczenie płci i także takie uwarunkowania płci. Są też gender studies, studia nad gender i można powiedzieć, że do pewnego stopnia to jest usprawiedliwione, bo faktycznie nasza płeć jest uwarunkowana nie tylko biologicznie, ale także kulturowo, społecznie, rozumienie męskości, kobiecości. W tym jest pewna racja, na przykład jak popatrzymy na rodziny muzułmańskie, na kulturę w ogóle muzułmańską i chrześcijańską, zobaczymy olbrzymie różnice w rozumieniu męskości i kobiecości. Zobaczymy na przykład w chrześcijaństwie najlepszą pozycję kobiet w ogóle w całych dziejach ludzkości. Natomiast w islamie kobieta jest jakby pod człowiekiem, która musi być całkowicie podporządkowana mężczyźnie. To są bardzo różne koncepcje męskości i kobiecości, ich ról.
i uwarunkowana jest właśnie kulturą, a szczególnie religią. Po prostu tak jest w islamie. Padają słowa, że ideologia gender jest zagrożeniem dla cywilizacji i zagrożeniem dla wolności człowieka. Czy można te słowa udowodnić na podstawie tekstów, które ksiądz doktor przeczytał? Oczywiście, ponieważ on jest absurdalna. W ideologii gender jest bardzo mocna tendencja, żeby lekceważyć, a nawet negować zupełnie uwarunkowania biologiczne płci. To jest właśnie ta przesada, ten absurd. Na przykład taki Karl Marx z genderyzmu, pani Judith Butler, twierdzi, że my płeć sobie nadajemy, że to jest jakby rola w teatrze, którą przejmujemy i możemy ją swobodnie zmieniać. Pan profesor Kochanowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, taki czołowy ideolog gender, queer w Polsce, nawet mówi, że to są jak ubrania, które możemy zmieniać. No to są absurdy. Jeżeli ktoś to wierzy i tak żyje, to no, musi to być katastrofa dla niego, ale też dla społeczeństwa. Powtarzają na przykład stare absurdy Kinseya, jednego z ojców genderyzmu, zresztą człowieka niesamowicie rozpustnego, zboczonego, który mówił, że jest skala sześciostopniowa od całkowitego heteroseksualizmu do homoseksualizmu i wiele stadiów pośrednich. I na przykład sugerują, że każdy człowiek powinien w życiu to płynnie przechodzić od jednego stopnia do drugiego, tak próbować sobie, szczególnie w teorii queer, bo to jest takie płynne. To jest absolutnie sprzeczne z biologią. Każdy biolog powie, że to są absurdy. Mówienie na przykład o 60 genderach, bo już tyle można znaleźć na Facebooku angielskim czy niemieckim, jest czystym naukowym absurdem. To jest ideologia sprzeczna przede wszystkim z biologią, ale też z logiką, z matematyką. Dlaczego ta ideologia ma być zagrożeniem dla cywilizacji? No bo jeżeli żyjemy według absurdalnej teorii, no to jest to zabójcze. Gdyby na przykład pan jadąc tutaj z Warszawy do Krakowa stwierdził, że może jechać według swojego wyobrażenia, pan sobie projektuje, właśnie tak jak oni, jak uważają, człowiek projektuje płeć, może sobie przyznać różne role. Jakby na przykład pan czy pana zespół stwierdził jadąc samochodem, że my sobie zaprojektujemy autostradę i pojedziemy według tego projektu, tej autostrady czy drogi szybkiego ruchu, który jeszcze w pełni nie ma między Krakowem i Warszawą, no to panowie by się rozbili na pierwszym zakręcie, pierwszym drzewie, bo jechaliby wbrew rzeczywistości. I czym jest jakimś gender? Gender jest absurdalną teorią stworzoną wbrew rzeczywistości, według no nie tyle rozumu, co pożądań ludzkich, bo gender jak właśnie... No dobrze, ale teraz tak, Berkeley też coś przeciwko zdrowemu rozsądkowi stworzył w filozofii, tak? Byli filozofowie, którzy mówili, że świat nie istnieje. Wiemy o tym, że świat istnieje i o Berkeleyu nie mówimy, że jest zagrożeniem dla cywilizacji, a o gender ksiądz doktor mówi. Dlaczego? Dlatego, że pewne teorie filozoficzne, które nieraz są absurdalne, nie ma absurdu, którego filozofii ktoś by nie powiedział, właśnie badając, szukając, należą do Muzeum Historii i są oglądane jako pewne eksponaty. Natomiast absurdy gender są wprowadzane przemocą, siłą, podstępem. Za tymi absurdami stoi potężne lobby polityczne, finansowe, medialne, które chce to przeprowadzić. Podobnie jak chciano przeprowadzić marksizm. To jest teoria neomarksistów, w istocie filozoficznej, no bo jako filozof jest to teoria neomarksistowska, jest to mutacja marksizmu. I wyznawcy tej ideologii mają podobne cele jak marksiści. Marksiści chcieli zapanować nad całym światem. Stalin miał więcej czołgów niż wszystkie inne państwa całego świata przed II wojną światową. Na szczęście to była sowiecka jakość, więc nie takie groźne. Ale po co miał te czołgi? No, żeby podbić Europę i cały świat. Ci ludzie chcą być panami całego świata, ponieważ uważają się za nad ludzi. Ale w jaki sposób i kto to są ci ludzie? W jaki sposób? W jaki sposób mają stać się panami świata? W jaki sposób mają zapanować nad całością czy całością cywilizacji europejskiej? Już teraz nie czołgami jak Stalin, czy karabinami rewolucją jak Lenin, ale poprzez opanowanie świadomości. I już w dużym stopniu ludzką świadomość opanowali. Przecież widać, że właściwie w dużym stopniu rządzą Unią Europejską, czy Narodami Zjednoczonymi, czy też wieloma państwami Europy. Chodzi o to, żeby
poprzez media, kulturę, ale także szkolnictwo zmienić świadomość ludzi, ukształtować ją według ideologii gender, aby ludzie tak ukształtowani wybierali politycznie według tych zasad, czyli genderystów, a genderyści jak dojdą do władzy, to już takie prawa ustanowią, tak wytną w pień wszelką opozycję, także pana i pańskie radio unicestwią, jak w systemie totalitarnym, aby system się domknął, żeby mieli władzę absolutną na zawsze. To jest właśnie ten krwiobieg, zmiana świadomości poprzez media, kulturę, szkolnictwo, osiągnięcie władzy politycznej i takie jej zacementowanie, aby stała się władzą totalitarną. Ale skąd, bez możliwości zmiany. Ale skąd jest ta pewność, że oni tego chcą? Ja czytam ich teksty. To jest wprost napisane na przykład u pana Kochanowskiego, że chodzi o rewolucję, chodzi o podważenie naszego rozumienia małżeństwa, rodziny, unicestwienie tego. Po co? Po to, żeby ich zachowania seksualne były tyle samo warte albo więcej niż małżeństwo i rodzina. Oni, żeby swoje osobliwości, swojego życia etablować, chcą zniszczyć wszystko, co jest zdrowe, co jest normalne. To jest podobnie tak, jakby narkomani chcieli zniszczyć nasze społeczeństwo, chcieli wymusić na nas stwierdzenie, że narkomania jest okej, że narkotyki są super i życie narkomana jest podobnie dobre jak człowieka, który się nie narkotyzuje i powinno to być dzieciom przedstawiane w szkole jako bardzo dobry program życia, narkomania. Po prostu to, kto to jest? No, generalnie to są ateiści różnego rodzaju, którzy są no, dziedzicami neomarksizmu, bo tak jak wcześniej marksizm był główną ideologią ateistów, dzisiaj jest genderyzm, czyli neomarksizm. Mutacja, która została dokonana przez szkołę frankfurcką w Niemczech. Ale cel jest ten sam. Ci ludzie jako ateiści są przekonani, że oni są jakby nad ludźmi. To na przykład czuć tej pychy, na przykład posłuchamy tych czołowych filozofów ateistów w Polsce, jak pan Hartmann, Środa, ale też polityk Palikot, w nich czuć niesamowitą pychę, pogardę dla innych ludzi. Oni mówią, jakby byli nad ludźmi, bo sądzą, że będąc ateistami posiedli wszelkie mądrości, że ludzie wierzący czy szanujący rzeczywistość, to są ludzie jakby niedorozwinięci. Dlatego oni mają niejako epistemologiczne, poznawcze prawo dominowania, panowania nad wszystkimi. A żeby do tego dojść, mogą używać bardzo niegodziwe metody, na przykład jak pan Hartmann czy pani Środa mogą ubliżać ludziom. Gdyby to robił ktoś z naszej strony, by chyba już dawno był w więzieniu. Cytat, przykład? No, kiedy pan Hartmann ostatnio pisał, że ludzie, którzy popierają pewną partię, to są troglodyci. Czyli miliony ludzi nazywa troglodytami, prymitywnymi troglodytami. To przecież jest ubliżanie podstawowej godności człowieka, ale tam jest wiele tego rodzaju wyrażeń. Tylko mówimy o tym, co dzieje się w Polsce, ale to nie jest problem Polski, bo LGBT, gender nie powstała na uniwersytetach w Polsce, tylko zupełnie gdzie indziej. To jaki jest cel tych, którzy animują i chcą maszerować przez te instytucje? Oni swojej pysze chcą władzy nad całym światem. Ale... A ponieważ największą przeszkodą jest rozum, bo tam można powiedzieć rządzi rządza, jakby w jednym zdaniu streścić gender, co to jest, to mówię, oczywiście to jest uproszczenie, że to jest kolejna ateistyczna ideologia, w której na miejsce Boga stawia się seks. I reszta jest konsekwencją. Jak się dziwimy, dlaczego nie mówią, robią takie dziwne rzeczy, dlaczego nie chcą seksualizować przedszkolaków na małej zaczynności seksualnych, to proszę przyjąć takie założenie poznawcze, hermeneutyczne, to są ludzie, jak których Bogiem jest seks. I wtedy ich wypowiedzi, zachowania stają się zrozumiałe, kiedy na przykład też pan Hartmann chwali kaziroctwo. Zresztą trzeba pamiętać, że w teorii gender kaziroctwo jest okej, bo jeżeli akceptujesz homoseksualizm, musisz zaakceptować kaziroctwo. To jest jakby dwupak, to jest logiczne, bo te same argumenty przemawiają za jednym, za drugim. Oczywiście ta teoria została rozwinięta na początku w Niemczech przez samych ateistów, to jest teoria ateistyczna. W szkole frankfurskiej pracowali wyłącznie ateiści. Oni bo taka musieli była to uciekać. Szkoła. Tak, musieli uciekać, właśnie, oni myśleli na tym, jak przeprowadzić rewolucję marksistowską bez karabinu, bo to wiedzieli, są na to za słabi w Europie i takim głównym narzędziem dla nich to jest właśnie seksualizacja. Seks ma być taką bombą, która rozsadzi stary porządek, ale to można widzieć skutki. No ja szczególnie dobrze znam Niemcy, tam pisałem doktorat, co roku tam jeżdżę i w sumie w Bawarii spędziłem ponad 7 lat.
i widzę skutki tej teorii. Na przykład, kiedy przyjeżdżam co roku do Bawarii, do Monachium, to coraz trudniej poznać tych ludzi, bo jest coraz mniej Niemców, a coraz więcej obcokrajowców. Na przykład w tej parafii, gdzie jeżdżę na zastępstwa, w tym roku w pierwszej klasie na około setkę dzieci tylko 6 to byli Niemcy. Czyli mniej więcej jedno dziecko na 15 jest niemieckie. No, podobne są statystyki w Hamburgu, w Berlinie. I to dziecko jeszcze jest często prześladowane. Niemcy stają się prześladowaną mniejszością w swoich szkołach, w swoim państwie. No ale to jest nieuchronna konsekwencja. Jeżeli niszczy się rodzinę, jeżeli się niszczy małżeństwo, jeżeli już przedszkolakom mówi się, że mogą robić wszystko, co chcą, a małżeństwo i rodzina to jest jedna z form życia, ale całkiem przestarzała i nieaktualna. Jeżeli nie mówi się o czystości, wierności małżeńskiej, no to nie ma małżeństw, nie ma rodzin i nie ma dzieci. Jest kampania wyborcza w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość uczyniło ideologię LGBT głównym wrogiem i dużo mówi o zagrożeniach, tak jak ksiądz Dariusz Oko, który jest gościem Poranka Wnet. Dobrze to czy źle? Bardzo dobrze. No, ja mam satysfakcję, bo ja byłem jeden z pierwszych, który o tym zaczął mówić. Ludzie dziwili się, nie rozumieli dlaczego. Teraz no, już wszyscy rozumieją, ale to mniejsza o mnie. Przecież biskupi, episkopat polski wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. Jest wielki list episkopatu przestrzegający nas przed gender. Są ostatnie bardzo jasne wypowiedzi ostrzegające przed gender w szkołach, przed deprawacją dzieci. I to jest wielki głos Kościoła, także papież Franciszek, tylko tak dialogiczny, no gender piorunuje. Mówi, że to jest złowroga ideologia, tsunami, przed którym trzeba się bronić. To nie my robimy wroga z nich, to oni z nas robią wroga. Papież Franciszek mówi, że gender wypowiedziało wojnę, małżeństwo i rodzinie. My się po prostu bronimy. I całe szczęście, że w Polsce są ludzie, szczególnie wiele, którzy widzą to zagrożenie i się bronią. No bronimy się jak przed bolszewikami w 1920 roku, bo tak jak Moskwa chciała nam narzucić komunizm, tak Bruksela chce nam narzucić gender. I jak pokonaliśmy bolszewików pod Warszawą, możemy pokonać genderystów w całym kraju. Ale to wymaga mobilizacji, to wymaga wysiłku. To był jakiś cud, że daliśmy radę wygrać w 1920 roku, ale dzięki mobilizacji wszystkich. Tego potrzebujemy również w ten weekend. W katedrze na Wawelu mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak te słowa zostały odebrane w kościele krakowskim? Bardzo dobrze, no dla wszystkich ludzi, którzy naprawdę są katolikami, ksiądz arcybiskup jest dla nas wielkim bohaterem i te ataki na niego bardzo przypominają ataki Urbana na księdza Popiełuszkę. Cała ta machina nienawiści uruchomiona przeciwko niemu, tym bardziej potwierdza, że ma rację. Jeżeli najwięksi wrogowie czy zdrajcy Kościoła tak go nienawidzą, tak go atakują, to widać, jak bardzo ma rację, jak mówi prawdę. To jest mechanizm, który ja też sam przeżyłem. Oni po prostu wybierają sobie jedną osobę, potęgują wszelkie ataki, żeby ją unicestwić, tak żeby inni się bali. To samo robili ze mną. Ale jak widać, można to przeżyć, można sobie dać radę. I na pewno ksiądz arcybiskup też sobie da radę, tym bardziej, że ma poparcie całego Kościoła, innych biskupów, kardynałów. I myślę, że podobnie wygra, jak wygrał ksiądz Popiełuszko wobec Urbana. Wobec tego naprawdę, tego, to co mówią przeciwko niemu, to co mówi tamta strona, to jest bełkot. Ja czytam ich teksty, to jest bełkot sprzeczny z biologią, sprzeczny z logiką. To są często no, jakby takie ścieki myślowe, tak jak no, w Warszawie te ścieki Wiśle, to często takie są wypowiedzi tych ludzi, tak pełne nienawiści, zakłamania. Przecież zauważmy, jeżeli powiemy jedno zdanie krytyczne o na przykład homoideologii, od natychmiast okrzyczą nas ludźmi pełnymi nienawiści. Natomiast jeżeli oni codziennie wypowiadają tysiące zdań krytycznych, negatywnych o nas, to sami się definiują jako wulkany nienawiści, ale też niestety często wulkany kłamstwa. No, widzimy, jak sytuacja się powtarza. Tak jak marksiści nienawidzili Kościoła, tak genderyści nienawidzą Kościoła, bo jest dla nich największą przeszkodą. Dzisiaj ta nienawiść koncentruje się na moim arcybiskupie i to jest chwała i zaszczyt dla niego, bo jest atakowany podobnie jak był atakowany przez komunistów ksiądz Popiełuszko, kardynał Wyszyński, kardynał Wojtyła i podobnie jak oni wygra. O czym powiedział ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Szczęść Boże.